Cześć, z tej strony Maciej, to jest kanał Dobra Pamięć, a dzisiaj powiem Wam, jak zrobić pałac pamięci nie z pomieszczenia, nie z jakiegoś mieszkania, domu czy czegoś takiego, tylko z naszego ciała, za pomocą przykładu Mariusza Pudzianowskiego. Zapraszam. Dobra Pamięć. Żeby zrobić pałac pamięci, wcale nie musimy korzystać z pomieszczeń. Naprawdę wystarczy czasami, że użyjemy jakiejś postaci i elementów tej postaci, tak jak na przykład tutaj na przykładzie Mariusza Pudzianowskiego. Żeby tutaj zobrazować, jak to można zrobić, posłużę się przykładem listy zakupów. Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić dzisiaj chleb, jajka, ryż, mąkę, arbuza, czekoladę, no i papier toaletowy. To są nasze elementy listy zakupów, 7 elementów listy zakupów. I teraz, jeśli chcemy zrobić pałac pamięci z Mariusza Pudzianowskiego, to wystarczy, że każdy z tych elementów umieścimy odpowiednio na jego ciele. Czyli wyobraźmy sobie, że pierwszym elementem jest jakby czubek głowy Mariusza Pudzianowskiego, może nawet jego włosy. Drugim elementem są jego uszy. Trzecim elementem są jego usta. Czwartym elementem będzie pacha. Piątym elementem będzie ręka Mariusza Pudzianowskiego, albo dwie ręce Mariusza Pudzianowskiego. Szóstym elementem będzie jego umięśniony brzuch. I siódmy element to są nogi Mariusza Pudzianowskiego. Podsumowując, mamy 7 stacji Pałacu Pamięci z Mariusza Pudzianowskiego. Pierwsza stacja czubek głowy, druga stacja uszy, trzecia stacja usta, czwarta stacja pacha, piąta stacja ręce, szósta stacja brzuch, siódma stacja nogi. I teraz tych 7 stacji łączymy sobie oczywiście z kojarzeniami z tymi elementami listy zakupów, czyli z chlebem, jajkami, ryżem, mąką, arbuzem, czekoladą, papierem toaletowym. Ja to zrobię chronologicznie, ty możesz zrobić tak, jak ci wygodniej, natomiast to będzie tylko taki przykład. Zacznijmy sobie od naszego czubka głowy. Musimy go skojarzyć z chlebem, więc myślę sobie na przykład, że Mariusz Pudzianowski na swojej głowie próbuje rozkroić chleb. Po prostu tak mocno uderza tą głową w ten chleb, że próbuje go przełamać na pół. I w końcu mu się to jakby udaje. Ten bochen jest przełamany na pół. Pierwsza stacja na czubku głowy Mariusza Pudzianowskiego jest krojony chleb. Druga stacja z uszu Mariusza Pudzianowskiego. Teraz coś musimy tutaj zrobić z jajkami. Więc myślę sobie na przykład, że Mariusz Pudzianowski taki zdziwiony wyciąga ze swoich uszu jajka. Aż są takie pociachane, że wychodzi z tych jajek żółtko jakieś na przykład, załóżmy hipotetycznie, tak? I wyobrażam sobie, że Mariusz Pudzianowski wyciąga takie jajko ze swoich uszu i po prostu zastanawia się, hej, skąd to jajko tutaj? I taki rozgniata jeszcze na przykład swoją pięścią, załóżmy, nie? Ok, teraz usta i ryż. Wyobrażam sobie, że Mariusz tak głośno i tak ekstremalnie kicha, że z jego ust wylatuje jakaś ogromna liczba ziarenek ryżu, załóżmy, nie? Po prostu na maksa gdzieś tam wyrzuca z siebie ze swoich ust ten ryż. I kojarzę w ten sposób, że stacja trzecia, usta, ryż. I przechodzimy do stacji czwartej. Tutaj mamy mąkę i to była pacha. Więc myślę sobie tak, że Mariusz Pudzianowski rozgniata jakiś słoik z mąką pod swoją pachą. Tak po prostu na maksa. Jakiś może taniec robi, na przykład kaczuszki. I pod swoją pachą rozgniata, aż szkło leci taki słoik z mąką. I mąka na podłodze, i szkło na podłodze. Tak ekstremalny był to widok. Stacja piąta, arbuz. Myślę sobie, że Mariusz Pudzianowski tak mocno ścisnął arbuza, że wszystkie soki z niego wychodzą, cały wręcz jest czerwony, wychodzi to zielone od tego czerwonego w arbuzie, pestki w ogóle wylatują. Też kolejny jakiś taki ekstremalny, przesadzony widok. Stacja piąta, rękawice, czy może ręce oraz arbuz. Kolejna stacja to brzuch i czekolada. To też myślę, że może być całkiem ciekawe. Na przykład Mariusz te swoje sześciopaki smaruje jakąś warstwą czekolady Milka na przykład. Wyobraża sobie, że to jest jego krem do opalania. Może na przykład pomylił tubki i wyciska sobie czekoladę na brzuch i rozsmarowuje ją na przykład takim nożem do masła na przykład, nie? Załóżmy. Niech będzie nóż do masła i ta tabliczka czekolady rozsmarowana na brzuchu. W ten sposób utożsamiamy sobie stację szóstą z tabliczką czekolady, którą mamy potencjalnie kupić w sklepie.
sklepie. I stacja siódma, czyli papier toaletowy w naszej liście. A jeżeli chodzi o stację, to jest to noga, ewentualnie nogi. No i tutaj możemy sobie wyobrazić, że na przykład Mariusz Pudzianowski zainwestował w jakieś super ochraniacze, które są papierem toaletowym, jakaś nowa taktyka, nowa formuła. Przed walką owija sobie swoje uda tym papierem toaletowym, żeby mieć jakąś lepszą wytrzymałość, odporność, cokolwiek. Podsumowując, stacja pierwsza, chleb na głowie Mariusza. Stacja druga, jajka wychodzące z uszu Mariusza. Stacja trzecia, Mariusz kicha ryżem ze swoich ust. Stacja czwarta, Mariusz zgniata słoik z mąką pod pachą. Stacja piąta, w rękach Mariusz gniecie arbuza. Stacja szósta, rozsmarowuje swoją czekoladę na brzuchu. I stacja siódma, owija swoje nogi papierem toaletowym. W ten sposób, zobaczcie, mamy 7 informacji na jednej postaci, więc całkiem niezła oszczędność miejsca w Pałacach Pamięci na podstawie właśnie takiej taktyki z używaniem postaci. I teraz sprawdźmy sobie, jak nam to pójdzie, jak to będzie wyglądało. Taka szybka powtórka. Usuwamy sobie naszą ściągawkę, usuwamy sobie powoli nasze tutaj podpowiedzi i spróbujmy sobie to odtworzyć z naszej pamięci. Okej, czyli pierwsza opcja. Co to było? Co tam się działo na tej głowie? Oczywiście chodzi nam o chleb. Druga opcja, co działo się z tych uszu, co wychodziło z tych uszu, nie? Co ten Mariusz wyciągał z tych uszu? Oczywiście jajka. To też było bardzo proste, myślę, takie bardzo fajne, obrazowe. Pamiętajcie też, że fajnie działają zmysły, gdy my sobie czujemy smak tego jajka, jeszcze na przykład przy okazji, albo czujemy zapach. Trzecia opcja, pamiętacie, czym Mariusz kichał, co wychodziło z jego ust? No oczywiście był to ryż. I czwarta pozycja, co Mariusz gniótł pod pachą, robiąc takie kaczuszki nawet, nie? Tak bardzo ekstremalnie mocno coś tutaj rozbił. To był oczywiście słoik z mąką. Kolejną informacją, jaką mieliśmy tutaj zapamiętać, jest mąka. Następnie myślimy sobie, co Mariusz robił w swoich dłoniach. Co robił w swoich dłoniach? Coś rozgniatał, coś rozbijał, oczywiście rozgniatał arbuza. A co Mariusz robił na swoim brzuchu, co tam rozsmarowywał? No to oczywiście szybkie przypomnienie, pomylił olejek do opalania z czekoladą, czyli kolejna informacja to czekolada. I teraz przed walką, Mariusz przed walką, co owijał wokół swoich nóg? No oczywiście owijał papier toaletowy. Też tutaj już wiemy, co kryje się pod stacją siódmą. Także moi drodzy, jeśli zapamiętaliście te informacje, które są w naszej liście, na naszej liście, czyli chleb, jajka, ryż, mąka, arbuz, czekolada, papier toaletowy, nawet bez mojej pomocy, to myślę, że dobra robota, jak najbardziej spisaliście się na medal. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że to jest tylko taki pokaz. Tak naprawdę na podstawie tej taktyki, żeby zapamiętywać coś na postaci, my możemy tego używać na przykład do zapamiętywania prezentacji, do zapamiętania czegokolwiek, co przybiera formę jakąś na przykład 10 informacji, 15 informacji. My wykorzystaliśmy tak czy owak niewielką liczbę tych elementów z ciała Mariusza. Moglibyśmy, nie wiem, jeszcze wziąć szyję, moglibyśmy jeszcze wziąć oczy i nagle by się nam zrobiło 20 stacji samej postaci, więc zauważcie, jaki tu jest potencjał na to, żeby fajnie zapamiętywać informacje. Informacje różnego rodzaju, tak? Więc pomyślcie, gdzie tego typu taktykę, strategię, technikę możecie wykorzystywać u siebie. To może być nawet przedmiot szkolny, to może być, tak jak powiedziałem, jakaś prezentacja, jakiś wykład, cokolwiek tak naprawdę, tylko wasza kreatywność was ogranicza. Ja zachęcam was do testowania Pałacu Pamięci w różnych formach, niekoniecznie zawsze w przestrzeniach. Często mówicie, że te przestrzenie gdzieś tam wam się kończą, więc pomyślcie o tego typu taktyce, a zapewniam was, że to może nieźle wzbogacić wasz zasób Pałaców Pamięci. To był Maciej Dobra Pamięć. Nie zapominajcie o łapkach, subach, komentarzach, dawajcie feedback i wpadajcie na naszego Discorda oczywiście. Pa, pa, cześć. Dobra Pamięć.